Un marente social, no? Té un marente? Aspetta, ma Nie, mówię ci, że nie, Jak chcesz nosić szynki z piwem, to możesz iść do pracy, jak chcesz. No, no, także, także, no, Edka, cześć, jak nie chcesz jechać, to cześć, bo ty też obiecujesz, ci wróci na wieczór. Jak ty nie pojechał? No na Saską chciałaś tu jechać, tylko że wiesz, jutro dzwoni się tam pojutrze, wiesz, bo my się zaraz wybieramy do Palotynu. No ja wiem, a na którą idziesz? Aha, na 15. No bo o to tak jak idziemy na 15. Dobra, no, słuchaj, ja ci coś powiem, bo ty się pytałaś. Tej zawsze potrzebuje kogoś, wiesz, do kasy albo do sklepu kogoś, kto pracował w sklepie całe życie, no, gdy ktoś pracował w sklepie. A tak to wiesz, do czego innego, no to tak by się tutaj przydał jako do noszenia piwa, czyli skrzynek z piwem. Oni nie mają wózków, nie mają nic, powinni ten sklep usprawnić i nic nie mają. Ewka, zadzwoń do Mareczka teraz. Zadzwoń do Mareczka i powiedz, cicho wyjdzie w i powiedz tam, że poszłaś na grenadierów. No, poszłaś, no, powiedz, to na razie, cześć. No, no. No, to tak, ale nie nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, synem swoim nas pojednaj, Ewkę lubisz i tak gada, wiesz, aby gadać. Serdeczne Bóg zapłać za ten dziesiątek różańca. Życzę wszystkim zapłać tajemny czas wspólnej modlitwy do świętego Józefa przez wstawiennictwo. Świętego Józefa modlimy się o jedność i solidarność, mądrość wszystkich Polaków. Kyrie eleison. Pakiety przepisów, które Chryste, usłysz nas. Nie mam klienty, tylko tak jak i ty jesteś i po prostu tak będzie. Jedź do matki na święta, dostaniesz prezenty i troszeczkę odniesz. Zamknij się! Jak jesteś tu, to bądź grzeczny, dobrze? Święta Maryjo, kontrolowaniu tego jednak przypuszczę z służby, powstawała właściwie działa taka przesławny podróż. Coś chce, do tego nie ma prawa, ale wiesz, i sam tak, straszny, no to po prostu jak dziad się zachowuje. Przeczysty służ dziewicy, Zwiecielu Syna Bożego, troskliwy obrońco Chrystusa, głowo najświętszej rodziny, Józefie najsprawiedliwszy, zrzekania się Józefie najczystsze, jeden z elementów swojej suwerenności na rzecz Józefie najroztropniejszy, teraz część państw samo Józefie najmężniejszy, o właśnie utworzenie Józefie najposłuszniejszy, ale są też takie państwa, które są w powrotu uprawnień z Brukseli, zwierciadło cierpliwości, tak, co niestety stawia pod znakiem zapytania przyszłość wielu elementów. No właśnie, tutaj na ten telefon. Zdobu życia rodzinnego. Jak chcesz lampkę, to ci mogę tu przez okno zwrócić na siatce więcej nic nie dostaniesz, to są moje lampy. Dostałeś ode mnie prezencie, to są żadne lampy, ona tylko jedna świeci. I ty jak dziad, że coś bardzo chcesz. Powiedziałam, że ci je dam, jak ci je dałam, to ci je dam. A ty tak się zachowujesz bezczelnie, wszystko masz ode mnie, sprzedałeś, zaraz jeszcze do ciebie Ewka Laskowska zadzwoni. Ewce Laskowskiej też pewne rzeczy posprzedawałeś, pomimo, że ona powiedziała, że to jest jej, nawet nie mówiła, żeby tego nie zabierać, żeby to sprzedawać, to wiadomo, że cudzych rzeczy się nie sprzedaje. A ty zawsze kradłeś, zawsze zabierałeś, sprzedawałeś, możesz tu przyjechać, to ci wyrzucę przez okno. No, zresztą nas już nie ma, bo my jesteśmy na Wigilii. Nie potrzebujemy tutaj przyjmować jakichś chciwych facetów. Nie, po prostu nie ma i koniec. Przez Chrystusa Pana naszego. Zaraz
do ciebie jeszcze Ewka zadzwoni i złoży ci życzenia, żebyś się wyciszył, żebyś po prostu nie szantażował ludzi, nie straszył, nie mataczył, bo ludzie mogą powiedzieć nie i będziesz miał odcięte wszystko. Ona mówiła, że ty nic nie robisz, jesteś leniwy i chcesz mieć takich ludzi, co by ci wszystko przynosili i zawsze mówili, gdzie prezenty dla mnie, gdzie prezenty dla mnie. To można coś komuś dać, przynieść. Nawet jak ile razy daję z dobrej woli, sama ci mówię, że mam to, 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 a ty potem chcesz, szantażujesz, wymuszasz, żeby to już nie dostało. Także to tak nie będziemy w to grać. Proszę tutaj czytać moje te SMS-y i czytać jak mówiłam. Jest taki układ. Dobre moje, dobre twoje. A jednostronnie to sobie wiesz. Ewka mówiła, że ty chcesz, żebym ja do ciebie wróciła. A ja od ciebie uciekłam, ja od ciebie będą ludzie uciekać, bo jesteś dzieckiem diabła. Tak jak to Jezus powiedział, waszym ojcem jest diabeł i tak powiedział do Żydów, a przecież nie jesteś, potem jesteś cyganem, Żydodziadogawcy. Także dzieckiem diabła jesteś pomieszany, oszołom, pomylony i tak dalej. I temu podobnie. Bardzo dużą operacją. Ale jak mówią też eksperci, wykrywanie potem takich sprawców, jak ten domniemany sprawca z Berlina, trudne, jeśli działa zupełnie nie była to akcja skoordynowana na jakimś wysokim szczeblu, nie było wymiany maili, nie było kontaktowania się. Tak pisało tej Wilkowie, są najtrudniejsi do pytania. Bardzo dziękuję. Krzysztof Kokoszczyński. Trzeba się wyciszyć. Teraz idą te twoje pogańskie święta. Trzeba się wyciszyć. I tutaj wiesz, trudno, jak ktoś jest chory na chciwość, to jak mu zabiorą 5 zł, to on może nawet się powiesić. To z powodu 5 groszy taki ktoś chciwy może nawet skoczyć do wiszy. Lepiej nic nie chcieć od życia, goły przyszedłeś, goły pójdziesz, pochowają się do trumny, myślę, że nawet ubiorą, nie będą aż tacy. Jak ta wyjąca tu z Radia Maryja, bo tutaj oni potrafią też być. Zamiast normalnie, z uczuciem, po ludzku, ciepło na święta. Ja to widzę tę nerwówkę. To nie jest, że jesteś rozfrustrowany dzisiaj. Ja widzę, cała Warszawa jest nerwowa od paru dni, bo te święta z Panem Bogiem nic nie mają wspólnego. Tutaj aktorka Monika Małecka wypowiadała się, że nienawidzi świąt, nienawidzi składania życzeń tu w Radiu Polskie 24, czy gdzieś, czy to KFM gdzieś tu mówiła, pewnie nie w Radiu Maryja. Małecka, która tutaj miała kilka wystaw. Wystaw jest bardzo znana w artinfo.pl. Powiedziała, że nienawidzi składania życzeń, bo to jest obłuda, to jest faryzejstwo. Ona wie, że nie ma żadnych rodzin, że to nie wynika z miłości, nie wynika z przyjaźni, tylko z wyrachowania. Ludzie chcą mieć. No najlepszym przykładem to jesteś ty. Zobacz. Ja, jeżeli chodzi o ten bon, ja tam zadzwonię i powiem, że ja z tego rezygnuję, że ja tego nie chcę. Ja nie jestem chciwa. Do usłyszenia. Po co mi to? Sobie się wyciszę. Teraz mam kilka dni dla siebie wolnych, kilka dni spokojnych i nic nie chcę. A ty nie będziesz mógł zasnąć. No, pisałam ci wczoraj. Ułóż sobie życie dobre moje, dobre twoje. Najlepiej, żebyś tej pralki sobie sam sobie kupił. Co chcesz, to sobie rób. To nie jest moja lodówka, czy tam co. Tobie opłacaj. Dałam ci bon i tylko mam tak, jak Jezus Chrystus dał dziadom żreć, to oni go zabili. Jezusa Chrystusa, człowieka anioła, z którego zrobili diabła, podczas gdy to ty jesteś tym dzieckiem diabła i Jezus powiedział do tych waszych faryzeuszy, waszym ojcem jest diabeł i wy chcecie spełniać porządliwości ojca swego. On był mężobójcą, był kłamcą i wprawdzie nie wytrwał. Kłamcą i ojcem kłamstwa. I tacy byli faryzeusze. I wiesz, lepiej być tym cygano żydodziadogadem jak ty, niż samym Żydem, no bo oni zabili po prostu Jezusa.
Żyd, to znaczy niewierzący, znaczy morderca, że zabili Jezusa. No tak było, ja tu nic już nie dodam. Respektowane, kategorycznie twierdzi minister sprawiedliwości i zapowiada kary dla sędziów, którzy nie będą się im podporządkowywać. Także bądź tam u tych kapucynów na Wigilii, to zawsze się u tych kapucynów bądź na Wigilii. Tam się czegoś zawsze najesz, u tych kapucynów. Oni są świetni, ci kapucyni. Prezes Markiewicz twierdzi, że cała sytuacja pozostaje zasadniczo. No, rozumiem, tutaj nadaje nasze radio FM, Eurocentrica, Dalki, Baby, Lansom, Ekstra i dobrze jest, nie patrzeć, radio Centrum. Ewka do ciebie zadzwoni, przeprosi ją, ona będzie nic tam do ciebie nie będzie chciała jechać, ona nie chce jechać, ona tylko do ciebie idzie do pracy, bo to jest 15 stopni ciebie pracować, nie siedzi na łożysku, nie ma tam żadnych każdy, nie znajduje to. Ponad 300 pracowników kopalni Rupińskich chce przejść do innych kopalni Jastrzębskiej Spółki Węglowej. 140 osób chce skorzystać z osłon socjalnych, podała spółka. Relacje wciąż spływają. Kopalnia Krupiński w Szczucu z końcem pierwszego kwartału 2017 roku ma zakończyć wydobycie węgla. Decyzja o przeniesieniu kopalni Krupiński do SRK to część programu naprawczego oraz warunek porozumienia spółki z instytucjami finansowymi. Po przejściu pracownicy kopalni Krupiński zachowają wynagrodzenie na porównywalnym poziomie. Będą wykorzystać z rentowego funduszu świadczeń socjalnych oraz należeć do kas zapomogowo-pożyczkowych. Pracownik nie dostanie nowej umowy o pracę, a jedynie aneks zmieniający miejsce pracy zawarte w drodze porozumienia stron. Cała ponad 2000 załoga ma zagwarantowaną pracę w innych kopalniach lub możliwość skorzystania z osłon przeciw przenosowi kopalni Krupiński do SRK protestują przedstawiciele załogi. Do 15 stycznia przyszłego roku Żandarmeria Wojskowa będzie wspierać policję, m.in. w patrolowaniu ulic. Premier Bartoszyn podpisała zarządzenie w tej sprawie. Decyzja ma związek m.in. z zamachami Turcji i Niemczech. Z wnioskiem w tej sprawie do szefowej polskiego rządu zwrócił się minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak. Przy okazji zmierzających się świąt Bożego Narodzenia policja i Żandarmeria Wojskowa będą patrolować miejsca publiczne. Obserwowane będą głównie te tereny, gdzie gromadzą się większa liczba ludzi, podkreśla wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Jarosław Zieliński. Przemieszcza się w Polsce i w Europie, w innych części świata przybywa do Polski. To jest także okres zakupów. Zwiększonych skutkowanych w związku z świętami są jarmarki, kiermasze. To wszystko wymaga ochrony, wymaga patrolowania. Jak to Biblia mówi, chcieli być mądrymi, stali się patrole, a ty na koniec jesteś nadwojnowy, bo tę rysię żebrawskę prześcignąłeś i tak jak to Eska mówi, jesteś tym największym żebrawskiem. I że tak chciałbyś, żeby ci dary na bali przynosili, no to jak ktoś chce, to co nam dodaje. Ale ty potem szantażujesz, zmuszasz, a ludzi wprowadzasz w dziwny nastrój, bo ty ciągle, jak katolicka mówi, ten twój głos, to skreśli tak rzeczy, tak? Że po prostu jakby ciągle tego chciał, ciągle tego chciał, ciągle ci tego źle, nie podziękuję, że ci jak ktoś ci powie, żebyś podziękował, ty tego podziękuję, który jest podejrzewany o udział w zamachu na Jarmarku Bożonarodzeniowym w Berlinie. Ale za drugim razem kolejny. No i nie podziękuję, że minister tego miejsca pobytu ani sam nawet służby oferują 100 tysięcy euro za pomoc w jego opiekunie. Mężczyzna ma 24 lata i jest obywatelem Tunezji. Wzrost 178 cm, waży około 75 kg. Ma ciemne włosy, brązowe oczy, posługuje się dobrze językiem niemieckim. Był ubrany w ciemną odzież, jasne buty i pani miał na sobie białe szale. Bardzo inteligentna, bardzo mądra. Nie wiem, dlaczego ona powiedziała tak, jak byłeś. Są proszone o kontakt z policją. Prokuratura Generalna Niemiec podejrzewa Tunezyjczyka, że prowadząc 40-tonową ciężarówkę, skierował ją celowo w tłum na jarmarku. Zginęło 12 osób, blisko 50 zostało rannych. Dziś jarmark został ponownie otwarty. Niedźwiedzia przysługa na tym polega. Raz, kiedy da?
to on ci potem ciebie zeżre nigdy. Ciebie zagryzie, rękę ci jedną zeżre, drugą nogą, jak ciebie zagryzie nigdy. Zagryzie nigdy. Zagryzie nigdy. Chociaż on też lubi słodycze. Czekolady lubi. Czekolady nigdy. Także ja kupię 50 paczek makaronu za 50 złotych, za drugie 50 złotych. Kupię ze 4 kilo nóżek i będziemy czekoladą ostrawą. I będziemy żreć, a nigdy nie będziemy wychodzić. Będzie śnieg, będzie biało i już. A Eskę możesz spotkać w pracy, ona na trzecią pojechała do pracy. Nie wiem, gdzie pracujesz, widzisz, a on to na tego ciebie nie przyjdzie, bo ona będzie chciała przyniszczone, chciałne tłuszcz, chciałne lupy, tarasy, prezenty, tysiące, te skarby, Eskę Laskowska. I to będzie wiadomo, że ona nie jest ostrem, nie jest niewolnicą, bo ja mówię, słuchaj, ty jesteś niewolnicą, bo Marek chcesz w ciebie zrobić nie i chce, żebyś ty do niego wróciła. I ona się zarzekała, że ona nie jest niewolnicą, że ona nie urodziła się w rodzinie niewolników. Okupacja Świat. Platforma i Nowoczesna odrzucają propozycję politycznej ugody ze strony PiS. Czytam w naszym dzienniku. Precz z komuną. Senat przegłosował ustawę obniżającą emerytury byłym funkcjonariuszom SB. Platforma nie głosowała. Szczegóły w naszym dzienniku. Alep poczeka na pomoc. Czego potrzeba mieszkańcom Aleppo i jak chrześcijanie szykują się do świąt w ogniu walk. Zdrowy styl życia. Jakie witaminy i minerały są najważniejsze dla naszego organizmu, w jakich produktach je znaleźć, radzi nasz dziennik. Przy wigilijnym stole w naszym dzienniku obrazek świętej rodziny z obrzędem wieczerzy wigilijnej do poprowadzenia wspólnej modlitwy. Były to wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Także Edka, nie wiem, czy ona tam zadzwoni, powiedziała, że chyba nie zadzwoni, bo idzie do pracy na trzecią, na 15. I Lipska nie ma czasu, nie ta Lipska, bo ta Edka nie ma czasu. Bo ona mówi, jak ktoś pracuje, to i się pytała, czy ja idę do pracy. Ja mówię, no jechałam wczoraj do pracy. No ale jak teraz nadaję radio Koliczka, to nie będę tutaj w szczegółach mówiła, co to tam za czas w tej zapce, że on jest tam niezmechanizowany w tym fresh zapka. Jerozolimskie 136, czy ile przymierzowskie milion euro. Nie ma ten facet, proszę ciebie, sprzętu, żeby sprzęty z kuzem rozwozić, a poza tym, no nie wiem, rozwiesza wszędzie te karty. Nawet w opiece społecznej na Wiatracznej 11 powiedzmy, że do pracy. No to ludzie dzwonią stamtąd. No, jakiś tam jego służący rozkleja po całej Warszawie, no to pewnie będzie i dobrze. Chciałaka to mieszkiwa, rzymska łacińskiego wzięku, chyba nie wolno wieszać żadnych kartek. No wszędzie rozwiesza. Także w tej zawsze, jak chcesz nosić piwo, krzyżkiem, proszę bardzo, ale on powinien mieć wózki tak, żeby nacisnąć, jak w Ameryce, a nie tutaj taki daleki wschód. Warszawa w stosunku do Berlina, wózk straszny i zatoczany średniowiecze. W stosunku do Paryża, w stosunku do Sudamy, Meksyko, gdzie jest 23 miliony mieszkańców. No to te 3 miliony mieszkańców, to ile tutaj jest wózka? 23 miliony, co mi się wyskoczyło? 235, nie wiem, jakoś tak elektronicznie, cyfrowo, dziwnie to tłumaczy. 235, dobrze. Także pozdrawiam ciebie, że ja nie jestem złośliwą jakąś kobietą. No, ja chcę mieć trochę spokoju, no i chcę powiedzieć, że nie jestem złośliwa tych świąt wcale. Nie obchodzę, tylko po prostu siedzę, teraz leżę. Mam mikrofon skierowany do samej góry. Radio Koncika nadaje, to znaczy tutaj do tej mikrofonu, w którym mówię. I to jest przezrynne. A wreszcie jedna z propozycji Brukseli w tej sprawie może napotkać opinię w kilku innych krajów.
Że musiał za ten chleb zapłacić karę. I on się potem wściekł i sam przywiózł, chociaż go nikt nie prosił, 1000 chlebów. I porozdawał ludziom, żeby mu więcej kary dołożyli. Ten taki turnięty, stuknięty, ale miał dobry gest, charakter. A nie tylko dla siebie, tylko dla siebie, tylko dla siebie. Są tacy ludzie, którzy, tak jak ci mówiłam, nawet zostawiłam dom, czy coś, bo ty mówisz, no idę, to zostawiłam. Ja mówię, wolę coś stracić, ale zawsze z honorem postępuję. Jestem księżną, jestem szlachcianką, natomiast te wszystkie, co tu wyskają na kartykenki, na francuskiej, mi się wyskają, bo to nie są szlachcianki, to są oszustki. Mi się wyskrają, niech się wytwierdzą, jak mówię, niech się wytwierdzą, niech się wykopczą, niech się wyznują, niech się wysztują. Jako złe baby, bo to one myślały, że są szlachcianki, że będą też i nie popłynąć. Teraz już nie ma komu nie ufać. W tym domu nikt nie chce dawać. Ty się stoi przy to oni myśleli, że im się należy. No kto teraz dawać? Ano nie chcą. Ano już. A ty śpiewa. Oni z drogę. Gdy nadaje. Na salabę. Sokie węż. Euro. Kącie. Barbie. Davy Langstrom. Mecz. Jedziemy teraz do kapucynu, a potem jedziemy do woli pracy. Na Wigilię, chcesz to tam mieć pod kawę. Hola, 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 piekła nie ma. Tam są mocniejsze serwery, a więc Radio Maria Chicago.org. Dziękuję za współpracę. Ja też tutaj nagrywam sobie 1000 złotych i sobie tutaj gadam za 1000 złotych. Takie jak na Google, to są nieprzeliczalne na pieniądze, na to, bo to całka podawać się tam za 7 dni i to świata akurat do nowego roku, to się kończy i tego. Także Eska Ciebie chciała życzyć, złożyć życzenia, wszystkiego najlepszego i po prostu życzę. Do spowiedzi adwentowej, kiedy szli razem z rodzicami do spowiedzia przedtem w domu. Ewka ci tu chciała życzyć, nawet wyłączyła. Chciała ci tu życzyć wszystkiego najlepszego i lepszego. Nawet tu nie ma w radiu, a nie 13. Może będzie obudź się Polska, bo my jedziemy tym takim... O jest, obudź się Polska, jedziemy trochę ciebie do Rosji. No i ten koń, ja mam słuchawki założone, słuchawka z radio, idziemy do Rosji. I radio nagrywa się, co to ten euro, końcika, Barbie, Baby, Langstrom, także proszę wyjść z nami, gdy nadaje nasze radio. Co to ten euro, końcika, Barbie, Baby, Langstrom, obudź się Polską, także wy jako te Polacy powinniście wiedzieć, że już komunizm dawno się spotkał i teraz takich niewolników nie ma, bo i nie było. Zapomnij o tej Ewce, zapomnij o Dawidku, żeby mieć jakieś tam pierne pieniądze za to, że woda klubu rejowskiego się zapisze. Przecież po Dawidku widać było, że on jest i po pierwsze nieśmiały, on w ogóle nie lubi w ogóle facetów, on lubi, że są kobiety, nie, że nic nie zrobisz, a na siłę zboczka. A ty ciągle wszystko robiłeś na pana, na siłę, celowo, na przymus, to było bardzo przykre. Z panem mecenasem Stefanem Kambur, którego chciałem serdecznie tam panem mecenasie życzyć, cześć Boże. Pierwsza sprawa, tu podajemy informację bliska, telewizja CDF ma przeprosić za na swojej stronie internetowej więźnia Auschwitz Karola Tendera za użycie kłamliwego sformułowania polskiego posła zagłady, także sąd apelacyjny w Krakowie.
tym samym sumie treścią wyrok sądu bardzo, pierwszej instancji. Więc zobaczymy, jak do tego zadania podejdzie. Właśnie to niemiecka telewizja i że jest to dobra, jak dobra oznaka na wszelki reakcji. Ale powala też społeczeństwo, pokrzywdziła przez to także niemieckiego. Że takich błędów popełniać nie możemy. O komentarz do tego i inna sprawa. Chcemy zapytać, jaka jest sytuacja w Niemczech, to znaczy Niemcy są przed wyborami ważnymi, prawda, a powiedzmy wyjątkowe polityki się nie sprawdziło, mamy ten atak terrorystyczny ostatnio w Berlinie, to pewnie będzie wpływało na atmosferę i wybory Niemców, jak to mówić. Lepiej wróć do tych świadków i pokochaj jakąś Kryśka Dziąg, może jej mąż umrzeć, to może ona ta gruba Kryśka Dziąg by cię zbiewa, a ja bym nawet dwa mieszkania, bo by to nie zbiewa, by on jej mąż raz, raz u siebie, jest gruba, kiedy to ona wiedzie do wiadomości, że może być takie małżeństwo do rozsądku, aby kochać Pana Jezusa, Pana Boga, chciałbym tutaj tutaj skorzystać z tego, że mogę się na tym podziękować panu Tenderze za tą wolę walki, podziękować panu Mecenasowi Obarze, że tak długo to też walczył i pilotował, bo to gotowała wcale nie komisji chłopskiej, więc ona wie, że na stare lata to jej no właśnie, nie jest zdrowie. To więc dla ciebie jako najlepszego męża, będziesz tak, jako najlepszego przesłanie też jest tutaj w kierunku Niemiec, myślę, że teraz zauważą, że takie sprawy, żeby ci dobre jedzenie gotowała Maryczkowi, mężowi swoim brakom, że mąż ma już jej umarł, bo ta misja i to żona dostanie Dominika, bo może za te 5 lat przyjedzie, nauczy go tak myślany tutaj, Dominik nie będzie zresztą, bo te wasze dyskusje to po prostu zauważyłaś. Ja wychodziłam w domu, zawsze wychodziłam. Edka natomiast uparła się i wszystko obserwowała. Podglądała to, że Dominik zawsze ma pieniądze, a te wszystkie pieniądze zabierałeś mu w tej chwili. Wyciągałeś, wyklejałeś się do niego. Uwagi w Polsce, tak? Bo trudno tam powiedzieli, przeprosili, może wymazali, skasowali, a następnym razem teraz to jest tam nie dzwoni, teraz może będą to już konsekwencje prawne, przeszedzenia sprawiedliwości, wzajemni się z łóżkiem zrzeszenia, nie bądź podły, naucz się raz na łodzie, raz pod wodzem, sam kiedyś mówiłeś, że nie miałeś nic, że jeden się urodzi biedny, ty bogaty, ty się urodziłeś biedny, tak na siebie narzekałeś, a potem jak zacząłeś to ssać, 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 jak ta pluszka, to zobacz, że ty masz to. Masz mieszkanie jako trzecie, masz jeden schodek, drugi pojaźdź, na ostatnim piętrze masz czwarty schodek, typu piąte piętrze, masz 5-6 schodków mieszkania, a ty się opamiętaj, oddaj to i to tam trzymasz. Leszka też miała schodek i miała schodek, który musiała opłacać, już zrezygnowała chyba sobie schodka, jak ma. Mieszkanie powinno. Żyć jej dobrze, nic tam nie gadaj, że pójdzie na ulicę, bo te twoje życzenia są nieznaczne. Żyć jej dobrze, żeby jeszcze jedno mieszkanie miała, żeby ta Ewka sobie jeszcze jedno mieszkanie więcej zarobiła. I pogódź się ze wszystkimi ludźmi i tego. Ja ci powiedziałam, dobre moje, dobre twoje. Ja lubię dawać, wiesz, ale nie lubię jak, wiesz, ktoś przeszkód, ale w ogóle wykluczony. Ludzie w ogóle mówią, nie dawać nic. Nic, tak samo na przykład nic. Ulmów, tak samo a tobie dają większą część, a tobie ciągle źle.
wspólnie razem z ambasadą polską, która zostało zbudowane w tej koncepcji. Można jeszcze nad koncepcją można się wspólnie zastanowić. Przenieść takie jakieś ważne miejsce, albo pokazać ponad 800 wsi, które zostało spacyfikowane jako mieszkańcy wymognowani. Mało psychologii, telefon rzuciłeś, Irka, ja musiałem 120 zł dopłacić. No, same nieszczęścia. Mnie to same nieszczęścia. Ja bym tutaj dłużył w tak, on powiedział, że jest jedna taka zakała. No to proszę. Zakała. W Polsce ponad 800. Pogódź się z ludźmi, to tylko z Panem Bogiem żyj w Bogu. My nic nie chcemy, żadnych tam świąt swoich katolicków. Pojedź sobie na Szebeka do księdza, zejdź do łóżka z tym księdzem pod kołdrę. Wejdź, śpij z tym księdzem, bo tamten gruby Krzysiek zrezygnował, powiedział, że jak wziął te 10 złotych stacy, ksiądz zauważył, to on już nie chce z tym księdzem mieć nic wspólnego, skoro skończył. Koncepcja do zorganizowania ołtarzy trzeba zastanowić nad zabezpieczeniem ambasady, ale myślę, że w dzisiejszych czasach jest to wszystko do wykonania. Tak, moi panie mecenasie, raz jeszcze kończąc ten pierwszy temat, chcę by powiedzieć, że to nie jest nowość, nie będę tutaj, prawda, jakiś odkrywczy, że powiem, że takie typu zwroty polskie obozy zagłady, polskie obozy śmierci są często używane przez różne niemieckie redakcje, a także mieliśmy przypadki we Włoszech, może mniej w Wielkiej Brytanii. Natomiast no, jest to też sposób uzmycia odpowiedzialności, prawda, ze swojego narodu, za odpowiedzialności za to wszystko, co powiedzmy pod tematem Holokaust możemy też umieścić. Ale to już temat na dłuższe, może jakieś też rozmowy, jakie są przyczyny. Bo się wydaje, że można powiedzieć, było powiedziane przepraszam, były jakieś tam dane kwoty nawet symboliczne, ale że to wszystko jest wystarczające. Nie, musimy jeszcze mieć pamięć o tym, co się wydarzyło i szacunek, przynajmniej szacunek do narodu, który właśnie ucierpiał najbardziej na kraju europejskich. No może nawet 4 kilometrów. Czekolady, może tam z sedesu główna, z ronda wiatraczna, główna posypie to cukrem i tu jakaś stara mustarda jest na tę wywolitkę, zjadła już, zadbyła się, także nie wiem, co ona pójdzie na to, do pracy, a my jesteśmy na dorożce, jedziemy koń stuka, puka. Polskiego centrum. To polskie centrum, myślę, może tam niedaleko Kamerunu Polski powstać, bo tylko wtedy, ja bądź sam siebie szanuję, jest też szanowany sąsiad. Panie mecenasie, też druga sprawa, jaka jest teraz sytuacja, atmosfera w Niemczech, w Berlinie po tym ataku terrorystycznym, to znaczy, czy wiadomo, że zaoszczone są środki bezpieczeństwa, ale czy po prostu Berlińczycy się boją przed świętami i teraz nie będą widzę odchodzić. Wieczorem, czy na przykład są jakieś specjalne jeszcze tutaj restrykcje wprowadzone, czy w ogóle się mówi o ten temat, co piszą gazety? Parę lat temu byłam, to pełno kiełbas było, szynki krojonej, balerowy, polędwicy, to prawda zimne, ile wiesz, jak to głodnie, to nie, ale tam ludzie nie byli głodni, bo tam tego innego polędwi, tam był bardzo czerwony też, ale ja myślę, że ta szynka, to jak ona parodię tej całej Wigilii, bo tam balerowe, tu Warszawie, to by ci łeb urwały, żeby się pokazała kasterek szynki na Wigilii, bo przecież oni jedzą tylko rybek i zaraz też u kapucy będziemy miały, proszę ciebie, smażone kotlety, na widelcu podane będą, ziemniaki, wszystko będzie na gorąco. Także ciut, miód i zaraz będzie już szaro, będzie już ciemno, bo to jak na pierwsza gwiazdka, to będzie niesamowite, ale my jesteśmy święci od papieża, my chcemy do kapucynu, lecimy do kapucynu i do bonifratu i bonifratu, ale na widelcu. To z kolei Lasota już nie przyjedzie z Litwy, Ewka Laskowska już nie przyjedzie i na razie stopie cisza. Panie Maciej, bo to jest kolejny... Także tam... Wśród niemieckiego społeczeństwa
zobacz, co tam się da zrobić z tym orem, żeby do 20 roku. To co ja ci powiedziałem, to co ja ci obiecałem, to wszystko jest tak. No, to wszystko jest tak. No właśnie, że to jest ta trzeba te dziury jakoś tak załatwić, otwarcia zresztą tak bardzo mocno zachęcające nowe tam inne też państwa do tego, żeby się tutaj prawda, nie bać i otworzyć swoje. Na razie ja czekam na te makarony, na makarony, czekam na te nogi, a Zelenski to taki głupki, że to na niego nie zapowiedzi. Kilku konstytucjonalistów niemieckich wtedy, jak był ten napływ uchodźców, wracało na to, że Zelenski miał dostarczyć nie tyle makarony, ile miał dostarczyć nogi. Miał kupić 6 kilo nóg i ani pół kilo, ani jednej nogi nam nie przyniósł. Nam nie przyniósł, więc jesteśmy niedowartościowani, jesteśmy niedopieszczeni wręcz. Nawet można powiedzieć, że jesteśmy ciekli. Dopiero potem, jak do tej kawałki możemy się dalej czuć bezpiecznie, zważywszy, że ja myślę, że z tej strony będziemy miały kotle. Dobrze, złe słowo. Że niektórzy może chcieli politycy, żeby tym zamachowcem nie okazał się jakiś Pakistańczyk, czy tam dalej muzułmanin, tylko jakiś inny, z innej narodowości. Ale z drugiej strony widzimy, że prawda jest, jaka jest tutaj sytuacja, że dalej, są całe osiedla, są całe grupy, gdzie są zamieszkiwane właśnie modlinie przez ludzi innej narodowości. Tylko, czyli że za darmo. Ale to nie płacą. Charakter był dość płatny, bo to jak się nie płacą, to większe procenty będą orzeń, które pójdą, powiększą się przy przechodząc do katuły. Będziemy pobierały tam pieniądze, będziemy żyły za darmo, żeby ktoś nam coś przynosił. I tak Kerta powiedziała, że nic, chciała przynieść tu koszulę i to i to. No to ja mówię, no to kiedy przyjdziesz? Ona mówi, że teraz ktoś zbawi, no jak garaż, no to albo idziesz, albo nie idziesz. Wejdzie teraz do montażu. No to teraz będziemy z tej dorożki wychodzimy. Nie mamy czasu. No ale wiesz, ona by chciała przyjechać, jak ona przyjeżdża w nocy. O 9, o 10, o 10. I chyba się zgodzić z tym, się mówi, że tam na czoło się wysuwa. Ona się nazywa Laskowska. Szulc, prawda? Także w nocy będzie przyjeżdżała, no ale jak ona, jak my będziemy, to ja powiem, to przyjedź wtedy na dzisiaj. No, to my będziemy. To teraz nasz powiem. Także pozdrawiam serdecznie, buziaczku, przesyłam i do normalności wzywam. To przecież końcu nic się nie stało tak naprawdę. Trzeba by się jeszcze 50 paczek, żeby ktoś nam dostarczył pod drzwi. U Janka Witka, jak Janek tutaj żył, ktoś stawiał pod drzwiami paczki. Było ciasto, były jajka, były jakieś łakocie. No i ten Janek Witek mówi, czy to ja nie przyjąłem. Ja raz jak wchodziłam, nawet nie powiedziałam, że to wcześniej, tylko że to ja ten Janek wychowywać liczył tylko na łód tak, to zobaczymy, to przed nami dzisiaj się wykonało się te dwa fakty, bo ten jeden tragiczny zginął też nasz obywatel, kierowca, który został zabity, a druga rzecz też tutaj trzeba będzie przeprosić Polaka za kłamliwe użycie sformułowania polskiej pozy zagłady. Dziękuję bardzo, panie mecenasie, pozdrawiamy i na święta też wszystkiego, co najlepsze życzę. Która była bardzo miła, bardzo życzliwa i po prostu mówią maherowe katoliczki, że Bóg ją zabrał, nikt tam jej nie zabierał, po prostu umarła. Do żadnego nie poszła, do żadnego piekła nie poszła. Jak człowiek umiera, to nie ma po prostu żadnej świadomości. No, my jesteśmy uczciwe, jesteśmy prawdziwe, ty też to powinieneś wiedzieć. Tak, dziękuję bardzo, pozdrawiamy. Z Państwa nasz gość mecenas Stefan, że człowiek nie ma świadomości, jak umiera. Ale ta babcia już nie jest i pewnie jeżeli to ona te paczki, to ona jeszcze paczek nie przyjdzie. To może jakaś inna dewotka.
się domyśli, że trzeba hołd lenny oddawać, że trzeba paczki, prezenty przynosić psem królom, bo tu mieszkają psej królowi. Jedna już mu twardo zatrucza, chciała być królewną śniegą, najadła się trucizny, potem najadła się głowicy, po trzecie zjadła śmiecie, a po czwarte zjadła jakąś nierządnicę. A więc źle się poczuła, poszła stać. Zaraz dostanie zaraz ją patelnią i połbie. Opuścimy, obudzimy, bo jeszcze do boni kratów i do boni kratów i do kapucynów musimy pojechać na Wigilię. Kolejne Wigilię. 3-4 dni będziemy jadły Wigilię. 3-4 dni będziemy chodzili od klasztoru do klasztoru na Wigilię. Będziemy jadły, będziemy piły i bardzo długo potem będziemy żyli. Timmermans, znany już właśnie nam z różnych wypowiedzi niezapięknych o Polsce i tutaj rekomendacje związane z... 13.30.